Cześć, witajcie. Dziś przyszła pora na recenzję kolejnego smartfona rodem z Chin. Wybór padł na taki telefon o wdzięcznej nazwie ML Eyes. Model jest oznaczony jako M52 Red Note. I czym się on charakteryzuje? Urządzenie to ma 5,5-calowy wyświetlacz w rozdzielczości HD. Wyposażono go też w 64-bitowy procesor tajwańskiego Mediateka o model MT6752. Taktowany jest zegarem 1,7 GHz. Za grafikę odpowiada układ Mali T760. Telefon ma też do dyspozycji 2 GB pamięci RAM i 16 GB pamięci ROM, którą można jeszcze rozbudować dodatkowo za pomocą karty microSD o kolejne 64 GB. Poza tym mamy do dyspozycji dwie kamery. Przednia według producenta ma 5 megapikseli. Tylna kamerka to jest 13-megapikselowy czujnik. Oczywiście to jest zdanie producenta. Realnie jest to niestety 8 megapikseli i 5 przód. Z tyłu jeszcze, jak widzimy, mamy diodę doświetlającą LED. U dołu znalazło się logo i otwory głośnika. Telefon ma wymiary 152 mm wysokości, 78 mm szerokości, a grubość to jest 8,2 mm. Przedni panel ponadto oferuje nam diodę powiadomień, która się znajduje w tym miejscu. Do wyboru mamy oczywiście kolory, jakie sobie zdefiniujemy. Są też czujniki zbliżeniowe i światła. U dołu mamy podświetlane przyciski nawigacyjne. Przypomnę jeszcze, że telefon ten kosztuje niewiele ponad 500 zł i jak zapewnia producent, ma on dostać w najbliższych dniach aktualizację do Androida 5.0. Obecnie pracuje on na Androidzie 4.4.4. Są już co prawda dostępne najnowsze kompilacje Lizaka, niestety zawierają jeszcze drobne błędy, więc chyba nie warto się śpieszyć, poczekajmy, aż będzie ta aktualizacja dostępna z poziomu telefonu do pobrania. Sam ekran, muszę przyznać, że jest bardzo fajny. Kolory są żywe, jest on dosyć jasny. Kąty widzenia są też bardzo dobre, niezależnie z której strony byśmy patrzyli, jest to bardzo fajnie. 5,5 cala HD, tak jak wspominałem, robi swoje i obsługuje ten ekran 5 punktów dotyku jednocześnie. Nie ma tutaj żadnego problemu z dotykiem, dotyk jest czuły. Może przejdźmy teraz właśnie, co widzimy na ekranie, czyli jak się ten system tutaj prezentuje. Jak można zauważyć, jest to praktycznie czysty Android. Niczego, żadnych niechcianych sklepów, ani jakichś dziwnych aplikacji i widgetów nam tu nie dodano, czyli to jest na plus. Za chwilę się zacznie, może przejdziemy do właśnie systemu, do ustawień i zobaczymy, co telefon tam... Jak widać, 4-4-4. No i z ciekawszych rzeczy, które oferuje nam system, to obsługa na przykład gestów. O, możemy sobie to włączyć i na przykład ja mam załączone podwójne tapnięcie, podwójne uderzenie w ekran, mi go może wybudzić w tym wypadku. Ale jeszcze fajniejsze gesty są w tym menu, gdzie możemy przypisać dowolną aplikację do 7 znaków tutaj już wybranych, tak jak EM, no różne znaczki widzimy. Ja akurat tu na O mam wybraną pocztę, możemy sobie jeszcze dowolny nową aplikację dołożyć. Zobaczmy, może test Antutu niech będzie i na W, tak? Załączymy i spróbujemy zobaczyć, czy to działa.
Powinno działać. Wygaszamy ekran. Podwójne tapnięcie. Jest. Wybudził się. Ale jeszcze spróbujemy odpalić aplikację bez przyciskania przycisków i załączania telefonu. W. Rozpoznał. No i nam się uruchomił benchmark AnTuTu. No i co widzimy? Uruchomił się wynik 44148. To jest bardzo dobry wynik. Raczej śmiem twierdzić, że w telefonach do 500 zł jest to chyba absolutny lider pod tym względem. Tu jest akurat trochę powyżej 500 zł, ale w tym budżecie 500-600 nie sądzę, żeby jakikolwiek inny smartfon osiągał wynik powyżej 44 tysięcy punktów. Proszę zobaczyć, jak to się na tle konkurencji wygląda. Bardzo dobrze. Wiadomo, jest liderem obecnie Meizu MX4, Galaxy Note 4 też wysoko, OnePlus One jest wyżej, ale można powiedzieć, że osiąga wyniki podobne do HTC One M8. Podobny wynik też ma Xiaomi Mi 4, czy też Samsung Galaxy S5. Proszę zobaczyć, jak nisko w tym porównaniu jest Asus Zenfone 5. No, praktycznie jest to miażdżąca przewaga tych dwóch urządzeń. I może sobie jeszcze zerknijmy, jak to wygląda w specyfikacji, dokładnie co wykryło nam to. Sensory, no jest dosyć skromnie. Może właśnie teraz przejdźmy sobie do sensorów, zobaczmy, który z nich działa, który nie. No i lecimy. Działający. Światło. Działający. Tutaj też możemy sobie odchylenia badać. Działa wszystko fajnie. Działa. Czujnik zbliżeniowy. No i pozostałe sensory praktycznie są nieaktywne. Mamy jeszcze dźwięk tylko, który oczywiście musi działać, bo każdy telefon jest z mikrofon wyposażony. I magnetyczny to już nie w każdym, ale zobaczymy, czy coś tu wykryje. No, w tych rejonach coś wykrywa. O, tu jest silny sygnał. Dobra, czyli ten czujnik też działa. Może testu AnTuTu już nie będę odpalał, ponieważ żeśmy go widzieli. Przejdziemy sobie o GPS. Tutaj zapewne nie wykryje sygnału, nawet jest wyłączony. Momencik. Ale powiem tyle, no GPS pierwszy fix to było około minuty zanim złapał. Kolejne już wykrywał dużo szybciej, praktycznie tak jak każdy obecnie smartfon wyposażony w najnowszy procesor Mediateka, już nie ma z tym problemów. O dziwo, jestem dość zdziwiony, w pomieszczeniu pod dachem i też wykrywa, być może nawet fixa złapie, nie spodziewałem się, szczerze powiedziawszy. Czyli z GPS-em nie jest tak źle. Ja go testowałem w pochmurny dzień, no sygnał był na GPS-a był słaby. No, był troszeczkę słabszy niż w innych ostatnio testowanych telefonach, nawet w tym Kingzone, co tu akurat miałem przed chwileczką, wyglądało to lepiej. Meizu, proszę, zapał fixa. Meizu M1, no też sobie z tym troszeczkę, z tym sygnałem lepiej radził. Tutaj widzę, ta antena chyba z GPS-a jest przeciętnej czułości. Podobnie z anteną do... Podobnie z antenką do Wi-Fi, też jest na przeciętnej, z przeciętną czułością działa. No jest to troszeczkę słabiej niż u konkurentów. No ale bezproblemowo tam w jakimś McDonaldzie czy w innym punkcie, gdzie mamy dostępny internet, nie będzie większego problemu, żeby sobie posurfować. Także nie ma super czułości od sąsiada, który mieszka 100 metrów dalej, może internetu nie będziemy czerpać, ale tak do takiego normalnego użytku jak najbardziej w obrębie własnego mieszkania to się sprawdzi. No i zobaczmy, jak się spisuje w tym smartfonie przeglądarka.
O, proszę, błyskawicznie strony zostały wczytane. No ale to jest wersja dla przeglądarek, czyli tu nie powinno być żadnych problemów, grafiki jakiejś specjalnej nie było. To coś większy portal, na przykład niech będzie Onet. Zobaczmy, jak sobie poradzi z Onetem też. Błyskawicznie zostało wszystko wczytane, włącznie z grafikami. Czyli tu nie ma żadnych problemów. Zobaczmy, weźmy sobie gdzieś dalej. No błyskawicznie. Reaguje nie gorzej niż na komputerze stacjonarnym. Proszę bardzo. Wszystko się odbije super szybko. Więcej zakładek spróbujemy właśnie, odpalimy coś na... Nie będzie, nie wiem. I odpalimy sobie więcej kart. Żeśmy otwarli kilka kart. Nawet powiem wam, że obojętnie jaką ilość byśmy ich nie otwarli, telefon nam nie zaczyna mulić, działa bardzo sprawnie. 2 giga RAM-u robi swoją robotę odpowiednio dobrze. Oczywiście to bez przesady, jeżeli otworzymy całe mnóstwo grafik różnych, no to się to zacznie może zwalniać, ale możemy i mieć odpalonych kilka aplikacji w tle, jak i wiele zakładek na przeglądarce. Nie ma problemu większego, wszystko chodzi jak powinno. Dobra, widzimy sobie z tego i zobaczmy najsłabszy punkt tego urządzenia, czyli aparat. W testach, w recenzji, która jest na forum, dałem przykładowe zdjęcia. Niestety aparat to jest najsłabszy punkt tego smartfona. No, zdjęcia są słabe, trzeba przyznać, że to jest, że tu nie ma żadnej rewelacji. Może jeszcze w galerii zobaczmy, jak działa. Tu akurat nie ma problemów, się wszystko fajnie ładuje. Jak widzimy, wiele filmów jednocześnie może być obrabianych, czyli wszystko, co jest nagrane, jest przetwarzane, czyli moc obliczeniowa tego urządzenia jest bardzo duża. No niestety producent zaoszczędził tutaj akurat na aparacie. Pozostałe funkcje telefonu są na przyzwoitym poziomie. No i oszczędność jest w aparacie, być może nie wiem w czym jeszcze, bo samo wykonanie też nie jest złe. No ale oszczędności nie, 500 zł i taka wydajność, no gdzieś musiano szukać padu na aparat. Dobra, sobie zobaczmy jeszcze, jak się może YouTube sprawuje. Widzimy też jest wszystko. Szybko się filmy ładują. Zobaczmy jeden z nich. Dzień dobry, witam was bardzo
serdecznie. Jak widać, start był błyskawiczny. Teraz czuję sobie. Bardzo się cieszę, że was. Przesuńmy troszeczkę. Dziatwa lepiej widziała. No i obraz jest też bardzo ładny. No, także pod tymi względami przeglądanie różnych kanałów społecznościowych, Facebooki, internet wszelkiej maści działa bardzo dobrze. Niestety sam aparat fotograficzny jest do bani, nagrywane filmy też są bardzo słabe. Telefon można polecić każdemu, kto nie przywiązuje większej wagi do robienia zdjęć. Jeżeli to ma służyć do dzwonienia, nie będzie problemu, jest LTE, nie ma problemu z zasięgiem, dwie karty SIM obsługiwane są bezproblemowo, działa też darmowy internet Aero 2, to też jest dla niektórych jeszcze plus. W chwili obecnej oczywiście można tanie pakiety kupić u różnych operatorów, także wpisywanie co godzinę kodu na Aero 2 jest uciążliwe i dla większości z was już wyklucza tego operatora, ale taka możliwość istnieje. Telefonik, jak widzimy, inspirowany jest też Xiaomi Note, bardzo podobny, ale jest znacznie tańszy. To było na tyle, dziękuję, pozdrawiam, cześć.